jednym z warunków zawarcia umowy, ale nie takim warunkiem obligatoryjnym, tylko warunkiem takim dobrej praktyki rynkowej, jest to, żeby być przekonanym i być pewnym, że mieszkanie, które kupujesz, w nim nie znajduje się nikt zameldowany. Meldunek to jest taki jakby obowiązek obywatela do tego, żeby złożył deklarację, w jakim miejscu przebywa w danym momencie, po to, żeby państwo mogło takiego obywatela namierzyć i go kontrolować i jakby wiedzieć, gdzie go szukać. To jest ustawa tam chyba z lat 70. To jest taka trochę martwa ustawa, bo niby jest ten obowiązek meldunkowy, ale w tym momencie nie ma żadnych sankcji za to, że ktoś nie jest gdzieś zameldowany. Sam od paru lat nie jestem nigdy zameldowany, bo mi to nie jest do niczego potrzebne. Może być taka sytuacja, że kupisz mieszkanie, w którym ktoś będzie zameldowany, bo notariusz powinien zapytać ciebie o dokument, który stwierdza, że nikt nie jest zameldowany, ale nie ma takiego prawnego obowiązku i nie ma takiego przepisu, który mówi o tym, że nie można zrobić transakcji bez tego dokumentu. Także teoretycznie da się kupić mieszkanie z meldunkami. Ja miałem taką sytuację i mówiłem o tym w poprzednim filmiku, czyli jak kupiłem mieszkanie od córki księdza. Tu jest karta na górze, zobaczcie sobie. Jak kupujesz na rynku wtórnym, normalnie od właściciela, to prawdopodobnie nie ma tam żadnych problemów z meldunkami, bo wymagasz od niego zawsze, żeby do umowy końcowej, do przeniesienia własności, dostarczył taki dokument, w którym jest napisane, że nie on się wymeldował, jego żona i jego dzieci, tylko że w danym lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały czy czasowy. Taki dokument można od ręki sobie załatwić w Urzędzie Miasta, który prowadzi ewidencję ludności. Może tak się zdarzyć, że kupiłeś mieszkanie od komornika na licytacji, albo kupiłeś mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej na przetargu i spółdzielni rzadko kiedy dbają o to, żeby tam ktoś był wymeldowany. Po prostu mają wolny lokal, czysty lokal, a komornik to już w ogóle może mieć z kimś zamieszkałym. Sprzedają to i ty to kupujesz. Mało kto sprawdza, czy w danym lokalu nikt nie jest zameldowany. Jakie są sposoby na to, żeby tą osobę wymeldować? Pierwszy sposób to się z nią dogadać. Jedna opcja jest taka, że idzie do urzędu, wymeldowuje się. Druga opcja jest taka, że wysyła do urzędu wniosek o wymeldowanie korespondencyjnie. Kolejny sposób jest taki, że upoważnia kogoś na podstawie cywilnoprawnego pełnomocnictwa do tego, żeby kogoś wymeldowała. Jeżeli nie mamy kontaktu z osobą, bo załóżmy, ja miałem taką sytuację, że ludzie wyjechali 30 lat temu, wyjechali do Stanów, ślad o nich zaginął, nikt nie ma z nimi kontaktu, kiedyś mieli dom i dalej tam są zameldowani. No i co w takiej sytuacji można zrobić? W takiej sytuacji można wymeldować kogoś w trybie administracyjnym, czyli złożyć jako właściciel wniosek do urzędu o to, żeby to urząd wymeldował te osoby. A warunek jest taki, ta osoba tam nie może przebywać ani tam mieszkać, czyli przychodzi dzielnicowy, robi sobie takie rozeznanie, spytać sąsiadów, czy ktoś tam mieszka, czy jak długo tam nie mieszka. Na tej podstawie urząd wymeldowuje tą osobę. I to trwa tak mniej więcej w okolicach pół roku. No chyba, że ktoś by naprawdę robił pod górkę i robił problemy, to takie wymeldowanie może trwać rok. I ja bym nie radził nikomu kupować mieszkania z zameldowanymi osobami. Może być taka sytuacja, że kupiłeś mieszkanie, w którym ktoś jest zameldowany i jeszcze tam mieszka. I teraz ta osoba może nie mieć tytułu prawnego, bo nie jest właścicielem, bo nie ma najmu do tego lokalu. I teraz co zrobić, żeby taką osobę wymeldować? To nie da się jej po prostu wymeldować bez jej zgody, bo wymeldować można kogoś, jeżeli ktoś nie w tym lokalu nie mieszka. Teraz, żeby on tam w tym lokalu nie mieszkał i go wymeldować, trzeba po prostu zrobić eksmisję przez komornika, co jest kosztowne i długotrwałe. Ja kupuję mieszkania, które mają różne inne problemy, ale problemy ludzkie w postaci meldunków czy w postaci zamieszkiwania nie wchodzą. Ciekawostką jest to, że można się zameldować nie tylko w mieszkaniu, ale w lokalu użytkowym. Meldunek to nie jest decyzja urzędu, że ona ci daje prawo do meldunku gdzieś tam, tylko to jest twoja deklaracja jako obywatela. Jeżeli mieszkasz dzisiaj w garażu, to masz prawo się tam zameldować, bo to jest twój obowiązek zgodnie z ustawą. Jeśli chcesz więcej takich filmików, daj znać w komentarzu, subskrybuj mój kanał, daj lajka i naciśnij dzwoneczek.